Cześć, witam was bardzo serdecznie. Wiem, że poprzedni odcinek był zapowiadany przeze mnie jako ostatni, ale odkryłem parę rzeczy w Karoshi 2.0, które moim zdaniem są bardzo ciekawe i pierwszym z nich jest tryb dywersji. Właściwie nie wiem do końca, na czym on polega, dlatego że nie ma tam punktów, nie ma tam czasu. No, znając grę Karoshi, pewnie chodzi o to, żeby umrzeć. Jak widzicie, z nieba spadają sejfy, no i naszym zadaniem jest tutaj chyba się zabić, o jej dobrze wiem. No i czemu to nie działa? Nie jestem pewien, ile mam żyć, czy w ogóle mam jakieś życia. Ja, czy da się tu wygrać, przegrać, czy co? No, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Jakoś... Jak... No nie wiem, no. No ale to Karoshi, więc no niemożliwe, abyśmy tutaj w jakikolwiek sposób mieli przeżyć. Byłoby to bezsensowne, jak na taką grę. To tak jakby grać, nie wiem, w czołgi dając kwiatki, niczym hipisi, zamiast strzelać do innych czołgów. Są pewne zasady, których się nie zmienia. Okej. Grałem tylko chwilę, tak naprawdę nie wiem, co się stanie, jeśli... Znaczy, co się stanie w momencie, kiedy już nie będzie w ogóle żadnego fragmentu wolnego. Jej, udało się. Właśnie, czy ja w ogóle mógłbym się pojawić na sejfie? W sensie, co gdyby sejf akurat wpadł w tamtą... tamto miejsce, nie? No dobra, nie, trochę tego nie przemyślałem. A, teraz z kolei się pojawiłem gdzieś indziej. Czyli to mnie pewnie teleportuje tam, gdzie jest to po prostu możliwe. Matko Bosko, kochano. O, ale już chciałem powiedzieć, że o, przestało spadać, ale nie. Jej! Tak, nie ma to jak z rana dostać z sejfem w łeb. To jest uczucie... Nie wiem, jakie to jest uczucie, bo nigdy nie dostałem. Co tym razem? No tutaj to... Dobra, teraz jestem w takiej sytuacji, że naprawdę, ale to naprawdę niczego nie mogę zrobić. Więc mogę się uznać za pokonanego. Weźmy teraz Play Custom Level, Load File i mamy tutaj jakieś levele, weźmy to. Aha. Dobra, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak proste, ale dobra. Następna fajnie się nazywa Bullshit. What? Aha, wszystkich... Jezu, ja nie nadążyłem nawet za tym. Weźmy to jeszcze raz, przejdźmy, bo ja nawet... Nawet... Nie wiem, jak to na... Jakby to mogło... Ja nie zabiłem wszystkich. No właśnie, poprzednio też nie zabiłem wszystkich. Chyba, że edytor działa na takiej zasadzie, że niestety, ale... nie wyczuwa on, że jest dwóch Karoshich. A no tak, bo w Karoshi 2.0 nie było wielu Karoshich. Wielu Karoshich było tylko w Super Karoshim i właśnie w poprzednio ogrywanym Karoshi Factory. House. O, jaki piękny domek. No dobrze. Jak ja się mam tam dostać, proszę ja was? O, dobra. No. Szkoda, że nie można tego ułożyć w jakieś w jakieś takie sensowniejsze rundy. No na razie te rundy są takie...
ciekawe. W sensie... Aha! Poziom impossible, czyli... Z racji, że to jest poziom zrobiony w edytorze, to... Raczej nie ma tutaj żadnego trollololo i nie da się tego w ogóle pokonać. Fajnie, fajnie. No, impossible, czyli niemożliwy. Runda 23, wersja druga. Nie pamiętam już za bardzo, o co tu chodziło, ale... Fuck! Wersja 2, czy to można być, czy to w ogóle można ukończyć? Pewnie można. Jakoś. Z tego co pamiętam, to było więcej. To się w ogóle da wygrać. Tak średnio bym powiedział. Boże. No bo... Nie widzę innej opcji, no bo co zrobię? Tutaj tego sam nie uruchomią. Wydaje mi się, że to nie było do przejścia. Chociaż mogę się mylić. Music. Okej. Nie wiem czemu to się nazywa music, ale okej. Nie no. Świetne rundy. A, gincie! Jej, udało się. No ja po prostu jestem ciekaw. Need guns. Nie no, zabawne. Fuck. Strzelaj. No. Dobra, będzie więcej to... O! Ale nadal mi nie daje spokoju tamta poprzednia misja. Dobra. Ile... Już mało ich zostało... Matko bosko, to było straszne. W sensie, wy pewnie tego tak nie usłyszycie, bo ja zawsze ściszam, ale... tak, to była ciekawa runda. I aż jeszcze raz ją pokażę. To się właśnie stanie z naszym światem niedługo. Population Pyramids. Okej. Czy to jest kolejny level, którego nie da się przejść? Bo tak właśnie wygląda, nie? No raczej się nie da, no bo... Ach. Jedyne co jest fajne to ten efekt. No dobra. Shoot many bullets. Aha, i to ma po prostu... Nie wiem co to mi to ma... Czy to do mnie doleci kiedykolwiek? Doleci, dobra. Bo już się bałem, że tak w nieskończoność będzie. Nieśmieszne. No rzeczywiście nie jest śmieszne. Ale jakoś trzeba sobie radzić.
Spróbujemy na końcu sami zrobić level, co wy na to? Znaczy wiem, że mi nie odpowiecie, ale... Fajnie byłoby właśnie ogarnąć ten poziom, ten jakiś swój własny, który akurat w tej chwili nie istnieje. Woe Rock. A, fajnie. No dobra. Weźmy level editor. I mamy tutaj praktycznie wszystko. Załóżmy, że my się narodzimy tutaj. A, no tak. Tu jest minimalizm, więc no wiecie. Tutaj musi być obowiązkowo... Chwila, źle to rozplanowałem. Tu musi być obowiązkowo XD. Wiecie, żeby to było takie śmieszne. Żebyście się śmiali. O, takie D jest chyba lepsze nawet. A może nie? Nie, to jest B. Dobra, tak zostawiamy XD. I teraz, żeby to było jakieś mądre. W sensie, żeby trzeba było pomyśleć. Robimy tak. Tu oczywiście damy kosz. A, dajemy same kosze, będzie śmiesznie. Tu damy coś takiego. Tak, to będzie bardzo bardzo trzeba tu będzie pomyśleć, nie? Naprawdę. Dobra, zrobimy tak, że niby to jest zasłonięte. I damy na przykład tutaj przycisk. Damy tutaj przycisk i... Zrobimy może tak, czy... A nie wiem, zaraz zobaczymy. Ewentualnie możemy zrobić to tak. O, właśnie. No, przepiękny poziom. Przepiękny poziom. Fascynujące to jest po prostu. Play level. A chwila. Jeszcze chciałbym go nazwać jakoś. Gdzie tu mogę to nazwać? Zapisz. Dobra. XD. To jest adekwatna nazwa. Nie chcę tego pokazywać nikomu. Znaczy, dlatego właśnie to nagrywam, nie? Okej. Nie! Nie do końca to poszło tak, jakbym chciał. Nie, tu trzeba poprawić coś. Dlatego, że... właśnie, jak on strzela z bliska, to nie działa. Okej, teraz powinno być dobrze. Zrobimy tak. Okej.
A, dobra. Bo już się bałem. Już się bałem, że to jakby spowoduje, że będę mógł zginąć przygnieciony przez ten save. Na szczęście nie. Jej. Dobra. Nie była to może najlepsza runda? Ale przyznajcie, troszeczkę trzeba było tam pomyśleć. Znaczy tak naprawdę to nie, ale troszeczkę powiedzmy, że trzeba było. Dobrze, więc to jest już ostatecznie ostatni odcinek Karoshiego. Więcej nie będę przedłużać. No i cóż, do następnego. I mogę wam od razu powiedzieć, że następną grą będzie Alex the Alligator 4. I będą dokładnie 4 odcinki z tej gry. Więc żegnam się z wami i do następnego.